miesiącach mroku słońce świeci zza chmur. Kochanie mnie to poza do skoku, nad przepaścią głęboką, potem już tylko w dół. Kochanie mnie jak zima w pergoli, mroztać się przy fasoli, a ty liczysz na cud. Uciekam, ale idę powoli, może ktoś mnie dogoni, ale dosyć mam szkód. Słyszę jak ptak o tym śpiewa, kwiaty, trawa, cały świat. I potoki, i drzewa gawędzą sobie tak. Ona nie grosza warta, puść ją wolno, bo brak już słów. To ty nie zerkaj, bo zamienisz się w soli słów. Wiąże z ryzykiem, padnie drugiego dnia. Kochanie mnie jak walka z nawykiem, nie pozbędziesz się mykiem, a ta batalia trwa. No i witam wszystkich w kolejnym filmie u mnie na kanale. Tak jak widzieliście przed chwilą, parę ujęć. Kopanie buraków, grime, kombajn grime. Odwozimy na trzy przyczepy Kubota z tą naszą Hamela, Masę i ten Setka też z Hamela. A ja Masejka mam Anna Burgera 18 ton i se latamy. Pogoda jaka jest, taka jest, deszczowa, co po chwilę kropi, przestaje. Za chwilę znowu mocniej pada, przestaje i tak z przerwami pada, tak trochę pokropi bardziej, przestanie na 5 minut, za 5 minut znowu pada, więc tak wiecie. Powiem wam, że mi się strasznie podoba. Przygarnąłbym taką przyczepę. To nie jest nasza, oczywiście wypożyczona. Prosta przyczepa. Tu mamy dodatkowe zabezpieczenie. Jak po drodze, to na wszelki wypadek, żeby klapa się nie otworzyła, to jest takie zabezpieczenie, ale na polu tam nie trzeba. Niepotrzebnie tylko będę wysiadał, żeby otworzyć się. No. I tak to zarąbista przyczepka. No, najfajniejsze w niej jest to, że jest na górny zaczep, a nie na dolny. Jakbym kupował taką przyczepę na tandemie, to tylko i wyłącznie na górny zaczep. Dobra, idę sobie posiedzieć do Maszeja. No i ogólnie połowę mamy wykopaną. Za dużo nie nagrywałem. Z drona to już w ogóle, sąsiad przyjechał w ogóle. Dobry. Witam YouTube'a. I z drona za dużo nie nagrywam, bo kurde co po chwilę pada, nie? I się boję o niego, żeby tam coś nie dostał wody i żeby coś nie było ambaransu, że nie chcę latać. Albo mi spadnie gdzieś pod kombajn, kurde. Teraz by było idealnie, bo teraz tak pokrapia delikatnie, jak z początku nagrywałem. Więc może by se polatał, ale na razie kombajna nie widzę nigdzie. Już tak se stoimy, kurwa, nie wiem. Z 10 minut? Go nie widać, bo teraz powinien być rozładunek tu. Ani Ady nie widać, kuzyna, co jeździ Kubotą. Ani kombajna. Teraz Karol dojeżdża już. Odwóz jest. Tak jak zwykle na TikTokach widzę, że kombajn stoi, nie ma odwozu. Tak tutaj widzę, że odwóz jest, ale nie ma kombajna. Hamulec puść! Co? Mogłeś hamulec, a ma, nie masz hamulca. Nie, bo w tej dużej, kurwa, jak zaciągnę hamulec i zgaszę go, to zaś czekam 5 minut, żeby ruszyć, nie? Ale coś się chyba stało, bo on już dawno powinien być. F-fota byłaby zajebista. Co? F-fota by była zajebista. No. Bo ten, no chyba, bo że zawsze... podjadę na chwilę i cofnę, no. Za każdym razem jak ten, jak przyjeżdżałem, to on już był na górce, było go widać, nie? No. A teraz ani Ady nie widać, ani go. Chyba, że Ada się utopił i go wyciąga. Nie mam nic. Dzwonię do Ady, też nie odbiera. Ja mam taką komorę, nie? Nikt nie widzę, tylko z przodu mam taki metr na metr. A boję się tam jechać, bo za chwilę nie nawrócę, nie? No, znowu bym musiał w buraki wjeżdżać. Ale tobie też są tak szyby zapieprzone? Tak, ale prawe tylko. Jak no, on wrzuca mi co po chwilę z prawej strony, to... Mówi. No. Tylko jakbyś ale przyczepę tylko... to masz fest zajebaną. Tylko...
To moja tak źle nie wygląda. Ty, ale wiesz jakie jazda na partyzanta jest normalnie, jak mi nawali na przód. To ciągnik tak tylko chodzi. A tu co się dzieje? Ja już mi zaczęło normalnie rzucać. Koło tego supa, nie? Ciągnik mi zaczęło miotać, ja mówię, to bo... Ty, może podobnie od niego. Idę sobie, o kurde. Też marzę zapieprzoną, to będzie było. No, no. Tamto w stronę jest najgorzej. Ogólnie nie mam pojęcia, kiedy się wyłączyła kamerka. Nie wiem, co się nagrało, a co nie. Bo bateria się rozładowała, więc za chwilę znowu padnie. Także chwilowa przerwa będzie znowu na naładowanie drugiej baterii, bo nie jest naładowana druga też. No i trzeba będzie drugą baterię załączyć. No jeszcze nie jest naładowana do fulla, więc... Ciopko jest? Ciopka jest, siedzi. Dobra, to jedziemy. Nagrywa się? Nagrywa się nawet. Patrz kurwa, jakie luksusy. Widziałeś? Normalnie nie z tej ziemi. Puszczymy się jakąś piosenkę. Taką kurwa, wiesz, oporową. Może coś takiego. No i lecimy. I wozimy. Pomału już kończymy. Jeszcze tak z godzinka czasu i będzie koniec. Jedziemy od 13.50, mamy 17.50, więc jako tako to idzie. Tak. Jedziemy zobaczyć, co tam Ada porabia pod lasem. Stoi. No i cóż, trzeba iść to zapolić, nie? Tak mówisz, to tak trzeba. Tymczasem rodzice oglądali oglądający film na YouTubie i co on powiedział? Teraz Hubert: mamo, tato, ja nie palę, ja idę dla towarzystwa. Nie muszą wiedzieć. A to taki ty jesteś. Ja to wrzucę. Nie wiedziałem o tym. I ładujemy dalej. Brygada cała za mną się ustawiła już. I tak, co pan powie? Sypie dobrze. Nie chcesz wsiąść do kombajna, żeby mi ponagrywać. Wiesz, co ja mam się pytać? No wstyd, no. Wstydzi się chłopak. No nic, trzeba mu wybaczyć, nie? Nic nie zrobimy. Na przyszły rok pójdziesz. Na przyszły rok pójdę. A czemu w przyszłym roku nie będziesz się wstydził, a teraz się wstydzisz? Dorosnę. No zobacz, tam bardzo miły pan siedzi. Wiesz, jak fajnie się z nim gada. A ty nie chcesz wstydzić się pana? Nie, nie wiem. Hubercie. A mnie się wstydzisz? Nie. No właśnie. Na początku tak. Co? Trzeba jakby to powiedzieć, że nie wyszło. Patrz, pan jeździ wolniej niż ja. Ze mną się nie boisz jechać, jak ja tak zapierdalam, a z panem się boisz? Pan się nie boi jechać, ja się boję rozmawiać, to są społeczne. Ja społeczne? Dobra, cięcie, brak słów. Bo młodego wysyłałem, to się wstydzi przyjść. No i fajrant. Buraki wykopane. Mamy godzinę 19.35. Jechaliśmy od 13.50. Teraz Holmer jeszcze, ten Holmer, który domyli mi się, bo co roku Holmer albo Ropa byli u nas. Grima teraz wywala jeszcze resztę. Ładna kubka się zrobiła. Podjadymy sobie tu jak najbliżej. Dobra, ty nie musisz wysiadać, ja sobie wyjdę tędy. No dobra, i tak muszę iść dookoła, bo tam mam drabinę. Dobra, przeżyjemy, nie? Kurwa! Zostały mi buraki.
Mogę rzucać? Gdzie? Na pryzmę. Na pryzmę, tak. To nie podchodź, bo w łeb dostaniesz. Dobra, resztę umyjemy w domu pod karszerem. Był ten burak na sypie? Był. Kurwa, ciekawe ile czasu on tam jeździ. Co? Co? Nie, bo jak podnosisz klapę, to myślałem, że spadnie, a nie. Weź kurwa wycieraczkę, po co chodzi teraz? Pryzma jako tako trochę długa jest, nie? Ale to zobaczycie jutro w dzień, bo będzie film połączony razem z tym, jak zabierają, jak przyjedzie jutro zabierać, czy tam pojutrze, to połączymy film w jedno, żeby nie robić znowu tylu filmów, zmontować. Nie chcę mu się. Nie, że mi się nie chce. Wyświetleń nie ma. No. I subskrypcji. Trzeba było codziennie. Co trzeba zostawić? Suba, lajka, no i suba dzwoneczkiem, no to żeby nie przegapić kolejnych. Dzwoneczkiem to tam wuj, ale... Ej, tak będziecie wracać, i tak będziecie wracać. Udostępnić mamie, tacie, bratu, siostrze, każdemu z rodziny udostępnić, tak? Tak. Ty udostępnisz tacie i mamie? Udostępnię. A bratu? Też. No i pasuje. I bierzcie z tego chłopaka przykład. Możesz się pożegnać, bo nie wiem, czy jeszcze będzie. Hello. Na filmie. Raczej mnie nie będzie. No. Także Hubertowi już dzisiaj dziękujemy. Ajo. No i mamy dzień kolejny. Wtorek. Co? No i zgadam się. Aha. No przecież do kamerki, no. Jadą po buraki. Tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. Then we can go all night, then we can go all night. So if you want me, tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. Then we can go all night, then we can go all night. Then we can go all night. No, ja już w domu. Za dużo nie nagrywałem kamerką, nie gadałem tam, żeby znowu tego filmu nie przedłużać dłużej, żeby nie był za długi. No i co? I mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.